Witam Państwa serdecznie, z tej strony Daniel Kostecki, a to jest tygodniowy przegląd rynków, a więc zobaczmy, co istotnego działo się na rynkach w minionym tygodniu, a działo się dość sporo i o tym już w tym programie, a zaczynamy od wydarzenia tygodnia, drodzy Państwo. I tutaj za wydarzenie tygodnia uznałem decyzję Europejskiego Banku Centralnego. Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie oraz przede wszystkim pozostawił program skupu aktywów na poziomie 80 miliardów euro na miesiąc do końca marca 2017 roku, a z kolei od kwietnia do grudnia 2017 roku skup będzie na kwotę 60 miliardów euro miesięcznie. Zatem jest to pewnego rodzaju zmiana względem oczekiwań rynku. Rynek otóż oczekiwał, że nastąpi wydłużenie tego programu skupu aktywów o 6 miesięcy na kwotę 80 miliardów euro, co dałoby razem 480 miliardów euro. Natomiast łącznie EBC poprzez jeszcze dodatkowo dodanie do tego programu od kwietnia do grudnia kwoty 60 miliardów, czyli do marca mamy 80, ale potem nie pół roku dalej 80, tylko dalej od kwietnia do grudnia 60 miliardów, co łącznie da kwotę 540 miliardów euro. A więc koniec końców EBC poluzowało trochę politykę monetarną, to z kolei doprowadziło do wyprzedaży europejskiej waluty, doprowadziło także do wzrostów na indeksach giełdowych. No i dodatkowo jeszcze Europejski Bank Centralny poinformował również, że może skupować krótkoterminowe obligacje oraz te poniżej stopy depozytowej, czyli minus 0,4%, a to w sytuacjach powiedzmy nadzwyczajnych czy też kryzysowych, tak aby Europejskiemu Bankowi Centralnemu nie zabrakło papierów do skupowania, więc to też jest dosyć istotna informacja ze strony EBC. Zobaczmy, jak na to wszystko reagowały rynki, drodzy Państwo. I tak też widzimy tutaj notowania chociażby niemieckiego DAX-a, jak znacząco poszybował on do góry, drodzy Państwo. To jest ponad 6,6% w ciągu tygodnia. Natomiast jeśli chodzi o z kolei Stany Zjednoczone, tutaj również obserwowaliśmy rekordowe poziomy i dodatkowo jeszcze umocnienie dolara. Natomiast euro spadło względem dolara do najniższego poziomu od marca 2015 roku i też warto zauważyć, że ten tak zwany indeks strachu VIX, on również zaczął w tym tygodniu zniżkować, czyli inwestorzy na rynku giełdowym niczego się w tym momencie nie obawiają, niczego się nie są w stanie przestraszyć i koniec końców kupują cały czas systematycznie akcje, stąd też te nowe rekordy. I zerknijmy, jak to wyglądało na wykresach, drodzy Państwo. Otóż widzimy tutaj indeks Dow Jones, indeks S&P 500, nowe historyczne szczyty, natomiast tutaj dalej idąc mamy z kolei indeks VIX, a więc indeks strachu, który cały czas jest na bardzo, ale to bardzo niskich poziomach. No i co więcej, drodzy Państwo, tutaj za moimi plecami japońska giełda, widzimy Nikkei, oraz widzimy Eurostoxx 50 i widzimy niemieckiego DAX-a, czyli bardzo istotne wybicia również tutaj z tych średnioterminowych konsolidacji, czy to na Eurostoxie, czy też tutaj na niemieckim DAX-ie i rynki europejskie zdecydowanie w górę, w tym także nasz warszawski parkiet. Jak widać, po referendum we Włoszech tego strachu jakoś na rynkach nie ma. Nawet pojawiła się pod koniec tego tygodnia informacja, że prezydent może ponownie powołać Renziego, aby ten przewodził nowemu rządowi. Także jak na razie we Włoszech nie widać tych negatywnych scenariuszy, a powiedzmy do przyszłych wyborów, czy też nawet i przyspieszonych wyborów jeszcze odległa droga. Także jak na razie po włoskim referendum panika była bardzo krótkotrwała i mamy powrót, czy to europejskich indeksów na zdecydowanie wyższe poziomy, czy też rekordy w Stanach Zjednoczonych, a indeks strachu VIX, tutaj akurat dotyczy on indeksu S&P 500, na bardzo niskich poziomach się inwestorzy niczego się nie obawiają. Nie obawiają się także rezerwy federalnej w tym tygodniu, nadchodzącym tygodniu w zasadzie i decyzji w sprawie stóp procentowych. Tak jak wspomniałem, warszawski parkiet również radził sobie bardzo dobrze i tutaj najlepiej radziły sobie te największe spółki. Indeks WIG20 ponad 6,5% w górę, jak widzimy MWIG41,5%, 1,52 dokładnie i niecałe 0,7% w górę SWIG80. Także największe spółki zaczęły odrabiać straty. Mówi się tutaj również o poniekąd powrocie inwestorów
zagranicznych na nasz rynek. To było akurat dość dobrze widoczne na przykład po tym, co działo się z rentownościami polskich obligacji. Rentowności polskich obligacji spadały w tym samym czasie zdecydowanie w górę największe polskie spółki. Inwestorzy zagraniczni bardzo lubią te największe, najpłynniejsze akcje polskich spółek, no i dobrze się odnajdują właśnie w indeksie WIG 20, dlatego że te pozostałe indeksy dla tych grubych portfeli inwestorów zagranicznych nie są tak atrakcyjne pod względem płynności, także niewykluczone, że zagranica wraca troszkę na nasz rynek, podbijając właśnie w sposób dosyć zdecydowany. Widzimy indeks WIG 20, widzimy również obroty na tym indeksie całkiem sporych rozmiarów i tak też WIG 20, drodzy Państwo, wybija się z tej konsolidacji, o której była mowa wcześniej, górą i jest najwyżej od kwietnia tego roku. Także być może, jeśli ci inwestorzy zagraniczni na dłużej zagoszczą na naszym rynku, to i wzrosty na WIG 20 będą mogły trwać dalej. Będziemy to obserwować i monitorować na bieżąco. Natomiast jak wyglądał tydzień na globalnym rynku walut? Tutaj największe umocnienie dolara kanadyjskiego to cały czas za sprawą relatywnie wysokich poziomów w cenach ropy naftowej. Czekamy na informacje a propos tego porozumienia pomiędzy krajami OPEC i krajami spoza OPEC co do cięcia wydobycia. Natomiast dolar kanadyjski jak na razie w minionym tygodniu był najsilniejszą walutą surowcową. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe waluty względem dolara, to widzimy tutaj zdecydowane osłabienie japońskiego jena, osłabienie funta brytyjskiego, no i wspomniane euro, także po decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Na wykresach wygląda to w taki oto sposób, czyli zwłaszcza tutaj, drodzy Państwo, para dolar jen, która to cały czas systematycznie pnie się do góry, a funt jen tutaj z lekkim przystankiem na tę chwilę. Natomiast jeśli chodzi o notowania pary euro-dolar, to tutaj widzimy cały czas gdzieś walkę w rejonie 1,05. To są dosyć kluczowe poziomy dla tego rynku. Z kolei dosyć ciekawie też prezentuje się sytuacja na dolarze australijskim, dlatego że tutaj rynek utknął najpierw przy tym lokalnym dołku. Jeśli przeciągnęlibyśmy ten poziom tego dołka dalej, widzimy tutaj cały czas lokalne opory na dolarze australijskim i czekamy na decyzję Rezerwy Federalnej już w tym tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o tydzień na polskim rynku walut, to tak jak wspomniałem, mieliśmy spadek w rentownościach obligacji, polskich obligacji na przykład 10-letnich, mieliśmy wzrosty na WIG-u 20, no i też mieliśmy umocnienie złotego, to jest zwłaszcza w relacji do euro. Widzimy ten ruch w relacji do euro. Na parze euro-PLN złoty umocnił się do poziomu 4,45. Jeśli chodzi o dolara, tutaj takiego umocnienia nie obserwowaliśmy. Mamy 4,21. Mamy też na parze funt-złoty poziom 5,29 i nieznaczne umocnienie złotego w tym tygodniu. No i również nieznaczne umocnienie złotego względem franka 4,13 zł. Także złoty najmocniejszy w tym momencie do euro w tym tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o wykres tygodnia, drodzy Państwo, to tutaj wybrałem wykres dotyczący krzywej rentowności a propos niemieckich obligacji. Jakiś czas temu była mowa o krzywej rentowności dla amerykańskich obligacji, że czym bardziej jest ona nachylona pionowo, czyli jest bardziej stroma, tym lepiej dla rynku akcji. I tutaj widzimy, że taka krzywa rentowności dla Niemiec jest najbardziej, powiedzmy, stroma od lipca 2014 roku. To widać po tej różnicy w rentownościach pomiędzy 10- i 2-letnimi papierami niemieckimi. Stąd też czym bardziej ta krzywa będzie stroma, tym lepiej dla niemieckiego rynku akcji i na razie DAX pokazuje swoją siłę, więc to jest, drodzy Państwo, wykres tygodnia. Natomiast to, czego można oczekiwać w przyszłym tygodniu, to o tym więcej w starcie dnia już jutro na żywo o godzinie 9:15 w rynkach na żywo, także serdecznie zapraszam do oglądania tej transmisji. No i dodatkowo jeszcze zapraszam, drodzy Państwo, jutro na godzinę 18:00 na drugie webinarium z cyklu grudniowej serii webinariów. Współorganizatorem jest Noble Markets i serdecznie Państwa zapraszam na webinarium pod tytułem Jak ugryźć analizę techniczną. Jutro o godzinie 18:00 rejestracja na stronie szkolenia.noblemarkets.pl. A teraz już serdecznie dziękuję za uwagę i życzę Państwu jeszcze spokojnego dnia oraz udanego nowego tygodnia.